organizatorów, powitam wszystkich przybyłych gości, mieszkańców Wrocławia oraz sympatyków naszej orkiestry. W imieniu swoim oraz naszych dzisiejszych artystów dziękuję Wam bardzo za przybycie i cieszę się, że możemy wspólnie spędzić ten sobotni wieczór. Teraz przybliżę Wam w skrócie historię naszej orkiestry. Była Wielkanoc 1950 roku, kiedy nowo powstała orkiestra Dęta w Brnowie, zagrała pierwszy raz uświetniając mszę świętą wielkanocną. Orkiestrę tę tworzyli Jan Szkucik, skrzydłówka, kapelmistrz, który od 1949 roku uczył młodych muzyków u siebie w domu, gdzie również odbywały się pierwsze próby. Rudolf Stusek, druga skrzydłówka, Kazimierz Siedziek, druga skrzydłówka, Józef Błąbek, klarnet S, Alojzy Zajrończyk, klarnet B, Antoni Kuzyn, tenor, Edward Kominek, tenor, Franciszek Kowica, tenor, Stanisław Szkucik, trąbka, Stanisław Pękala, trąbka, Gustaw Donocik, bas, Ludwik Zbiorski, bęben. Od tego czasu już 73 lata Brnowska Orkiestra Dęta jest obecna na wszystkich uroczystościach, które odbywają się w naszej miejscowości oraz w okolicy. Jej oprawa muzyczna towarzyszy na uroczystościach kościelnych, państwowych, strażackich, wiejskich, takich jak festyny, dożynki, mikołajki, kolędowanie, procesje, prymicje, wesela, pogrzeby. W kolejnych latach do orkiestry dołączyli Edwin Szczepowski, bas, Tadeusz Lądzi, tenor, Jan Soszka, trąbka. Wszyscy wyżej wymienieni adepci sztuki gry na instrumentach dętych pobierali naukę gry ówczesnego kapelmistrza Jana Szkucika, który oprócz tego, że uczył ich grać, to również organizował utwory nuty, które były przez nich wykonywane. Pierwsze próby odbywały się u niego w domu, później w szkole, w domu katolickim i aż do naszych czasów w obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej w Brnowie. W naszej orkiestrze grali i grają nadal wielcy muzycy, którzy byli motorami napędowymi tej orkiestry. Zaliczamy do nich wymienionego już Jana Szkucika, Stanisława Szkucika, który przejął orkiestrę od Jana Szkucika i był długoletnim kapelmistrzem, dodatkowo organizował utwory. Przepisywał nuty, dzisiaj na pulpitach muzyków są nuty, które on własnoręcznie przepisał i zaaranżował. Naprawiał instrumenty, tu należy powiedzieć, że do lat 60. orkiestra grała na instrumentach tak zwanego wysokiego stroju, które później zmieniono na skrypce. Ze względu na opracowania utworów muzycznych, które były właśnie w tym stroju. W tych latach instrumenty były bardzo drogie i nie można ich było tak prosto kupić. Dlatego właśnie Stanisław Szkucik wykazał swoje zdolności i praktycznie w tym czasie wszystkie instrumenty przerobił na strój B. W dalszych latach dostawał swój kurs naprawy instrumentów, a jako warsztatu oddawali do naprawy instrumenty muzycy ze wszystkich okolicznych orkiestr. Ci zwykli oraz gazy, na przykład bracia Gąsowie. Stanisław Szkucik był również nauczycielem gry na instrumentach. Tadeusz Lądzi był wieloletnim, dzisiaj można było powiedzieć, menadżerem orkiestry, który organizował praktycznie wszystkie grania. Uczył również gry na instrumentach. Alojzy Rończyk był skarbnikiem, a przede wszystkim opoką tej orkiestry i jest do teraz pośrednika, człowiekiem, który potrafił zażegnać wszelkie spory i napięcia, które wśród tych indywidualności powstawały. Jacek Szkucik, obecny kapelmistrz, nauczyciel gry na instrumentach. Wyżej wymienić muzycy to trzonek orkiestry, którzy przez te lata potrafili sprawić, że nasza orkiestra gra do dzisiaj. Przez te 73 lata działalności przez szeregi orkiestry przewinęło się wielu muzyków. Jedni grali krócej, drugi dłużej. Grał w szeregach na przykład orkiestra Filharmonii Krakowskiej, który będąc na urlopie urodziny przechodził z nimi grać, ale należy stwierdzić, że trzon zawsze stanowili rodowici Brnowianie, a większość stanowiły rodziny. Rodzina Szkucików, oprócz wyżej wymienionych Jana Stanisława i Jacka, Michał, Wojciech i Tadeusz Szkucik, Kazimierz, Józef, Jakub, Borowski. Rodzina Rybczyków, oprócz
Jakub, Karolina, Magdalena, Katarzyna, Tomasz i Piotr Jurczy. Łukasz Kobiela. Tak już chyba jest, to może ta jest. Jak popatrzymy na zdjęcie z 1950 roku, widzimy na nim Ludwika Zbijowskiego, a obecnie w orkiestrze jest jego prawnuk Dawid Zbijowski. Rodzina Chorwatów, Mikołaj, Karol i Fik. I rodzina Pusków, Wojciech i Hubert. Repertuar. Orkiestra wykonuje wszelkie opracowania, które są napisane na jej skład. W pierwszej kolejności wykonywane są utwory ludowe Śląska Cieszyńskiego, czeskie polki, walce, które były i są nadal bardzo zakorzenione na naszym terenie. To jest związane z przynależnością do Cesarstwa Austro-Węgierskiego do zakończenia I wojny światowej. Standardy muzyki rozrywkowej opracowane na taki skład orkiestry. Utwory muzyki poważnej, które są grane podczas mszy świętej w kościele. Dzisiaj usłyszymy przegląd wyżej wymienionych utworów. Zaczynamy od utworów bliskich tej orkiestrze i lubianych przez słuchaczy, czyli Polek. Usłyszymy, że takie Polek jako pierwsza wygrywała a cappella i powita co powita. Proszę bardzo.
Tak przywitała się z Państwem orkiestra Dęblarzowie w składzie. Szkucik Jacek, skrzydłówka kapelny. Romil Mateusz, skrzydłówka. Kłaptosz Piotr, skrzydłówka. Szkucik Tadeusz, skrzydłówka. Rojczyk Jakub, skrzydłówka. Chorwat Filip, trąbka. Chorwat Karol, trąbka. Kobieta Łukasz, klarnet, saksofon, trąbka. Kukla Aleksandra, klarnet. Boracki Józef, saksofon altowy. Szczypka Klaudia, saksofon altowy. Komendera Katarzyna, gwałtownia. Hałas Czesław, tenor, buzon, bas i wszystko na ulicy na instrumentach. Kobiela Ludwik, tenor. Rojczyk Henryk, saksofon tenorowy. Chorwat Mikołaj, tenor. Boracki Jakub, tenor. Rojczyk Styr, buzon. Zbijowski Dawid, buzon. Kusek Hubert, buzon. Basik Angelika, buzon. Netek Marcin, bas. Kusek Wojciech, bas. Wisner Andrzej, bas. I Wojciech Piotr, perkusja. Obecnie usłyszymy melodię z tym Hello Delvin oraz Tango Aloha, a później melodię z bajki z drugą górę.
okazji do Bolonią grać. Jest to dla nich pasja i co najmniej raz w tygodniu zostawiają swoje rodziny, aby spotkać się i pograć na swoich instrumentach. Jak to powiedział jeden z muzyków do swojej przyszłej żony, instrument to jest moja pierwsza miłość, a język drugą miłością. Tu należy również stwierdzić, że aby grać potrzebne są instrumenty, a nie wszyscy mogli sobie pozwolić na zakup wymarzonej trąbki i dlatego były one organizowane w różny sposób. W pierwszej kolejności grał na instrumentach, które pozyskał i wyremontował Stanisław Szkocik. Kto grał w orkiestrach przyzakładowych, takie jak na przykład orkiestra kolejowa, poczytał sobie instrument orkiestry, kiedy orkiestry przyzakładowe przestały istnieć, należało instrumenty zwrócić. To było impulsem do szukania sponsorów, aby można było zakupić nowe instrumenty. Największymi sponsorami na orkiestrze są organizacje lokalne, czyli Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie, jak również Rada Sołecka, która w ostatnich latach zakupiła tubę, a w tym roku perkusję, którą wszyscy możecie zobaczyć. Obecnie orkiestra wykona wiązanki w walce Johanna Straussa oraz melodię z repertuaru tercetu egzotycznego, bo ja sobie zabierz mnie do domu i później tam babaja.
aby orkiestra mogła koncertować, to musi się prezentować, a do tego potrzebne jest mundurowanie. To był kolejny problem, z którym borykała się nasza orkiestra. Nie stać nas było na zakup munduru, dlatego pierwsze występy były w cywilu. Później pozyskaliśmy mundury z rozwiązanej orkiestry działającej przy Warszawie Medali Dziewice. Po utworzeniu młodzieżowej orkiestry Dębieczy MDK burmistrzem Jan Berger zakupił im mundury i wtedy do ratusza odeszła delegacja naszej orkiestry pod przewodnictwem Wojciecha Szczycika, ówczesnego radnego oraz członka orkiestry z prośbą, aby burmistrz zakupił mundury również do Brodowa. Na co przystąpił od tego czasu mieć swoje mundury. Niestety czas robi swoje i po prawie 20 latach intensywnego używania mundury się po prostu znosiły, a nowi adepci, którzy zasili orkiestrę dalej, występowali w różnych strojach. W tym roku podczas dożynek sołeckich nadarzyła się okazja, ponieważ w uroczystościach zaproszonych gości był minister Grzegorz Buda. Członkowie orkiestry oraz razem z sołtysem Mariana Demi postanowili pójść żelazo po Higurące i w rozmowach kuluarowych uzyskali informację, jaką ścieżkę uzyskania środków finansowych mają obrać, aby zakupić nowe mundury, który zakup jest obecnie finalizowany. Obecnie orkiestra wygona Pando i Lato, zagraniem Piękny Cyganie, a na koniec orkiestr Bud Gordiec.
Dużo tu było powiedziane o człowieku, który jako jedyny z przedstawionego zdjęcia uczestniczy w pierwszym koncercie. Jest to dyrektor rodziny Rolczyków, pan Paweł Rolczyk. Dlatego członkowie orkiestry ufundowali pamiątkową tablicę, którą teraz pragną panu przywręczyć. Poproszę o wręczenie tablicy. Lubiałem grać całe życie.